Już na wizji pojawił się nam Radosław Sochorzewski. Dobry wieczór. Z firmy Bayer, dziękuję. Tak, słychać cię dobrze. Okay. Również państwo, mam nadzieję, że też dobrze słyszą Radosława. Radosław, twoje 15 minut pozostawiam cię z twoją prezentacją. Okay. Radosław Sochorzewski będzie mówił o ochronie herbicydowej. Również bardzo ciekawy temat. Radku, to jest twoje 15 minut. Ja pojawię się w 13 minucie. Okej. Okay. Aniu, poproszę, bo widzę od czwartego slajdu. Czy możesz mi przewinąć na pierwszy? Okej. Okay. Jest pierwszy, natomiast cały czas... A drugi możesz? Poproszę cię o przewinięcie. Tak, zaczniemy. Witam państwa serdecznie. Sochorzewski Radek, firma Bayer. Ja dzisiaj trochę powiem głównie o ochronie herbicydowej i tak się zastanawiam, co państwu powiedzieć, bo pan Damian Micyk tutaj powiedział dużo, bardzo dużo głównie o herbicydzie Bandur, o którym ja też również chciałem powiedzieć, jako tym w tej chwili bazowym herbicydzie w ochronie marchwi. No, postaram się coś jeszcze państwu powiedzieć, czego pan Damian nie powiedział, także zaczynamy. Szanowni państwo, to co widzimy na tym pierwszym slajdzie, praktycznie byśmy mogli na tym slajdzie całe dzisiejsze spotkanie tutaj przegadać. To są substancje, które mamy dzisiaj do wykorzystania w ochronie marchwi. Co będzie za rok, za dwa, za trzy, tego nie wiemy, czy ten zestaw zostanie, czy któreś z tych substancji wypadną. Natomiast no, dwa jakby terminy stosowania, czyli ten termin doglebowy, przedschodowy, jako uważam ten główny, bazowy i tutaj no, aklonifen jako bandur, czy chlomazon fluorochloridon, czyli ta mieszanka bandura z fluorochloridonem, którą tutaj pan Damian pokazywał, czy pendymetalina również do wykorzystania, czy również powiedzmy glifosaty w postaci Roundupu. No i ten drugi termin, czyli powschodowy, tutaj jest mniej więcej podany zakres rejestracyjny, kiedy dane substancje możemy stosować wedle etykiety. No i tutaj też praktycznie no, pendymetalina dosyć taka powiedzmy elastyczna substancja, ale typowo doglebowa, bandur, który możemy zarówno i przedschodowo i również powschodowo stosować, także bardzo elastyczny. No jedyna substancja, która o takim dosyć mocnym działaniu o nalistnym Sencor Liquid tutaj nam się również bardzo dobrze spisuje, również występowało to w kombinacji, którą pan Damian pokazywał. To już pewnie znacie, czyli etykietowe stosowanie bandura, czyli zabiegi te przedschodowe i powschodowe. Tu mamy powiedzmy dawki etykietowe 1,5 litra i przedschodowo, powschodowo 1 litr, także tu możemy sobie to dopasowywać do warunków, jakie mamy. Co ważna rzecz, tu możemy grać sobie nie tylko dawką preparatu, również mieszankami. To, co później pokażę, to, co również pan Damian pokazywał. Nie wszystkie te chwasty, które tutaj państwo widzą, są na etykiecie. To co jest z, jakby z innych badań wiemy, bandur bardzo dobrze działa na większość chwastów, w tym samosiewy rzepaku, czy szarłaty, czy powiedzmy komosa, żółtlica, tu sobie bardzo dobrze z tym spisuje. Natomiast no, musimy być świadomi jednej rzeczy, to, które państwo widzą, te dwa najniższe słupki, czyli psianka czarna i starzec zwyczajny. Tu niestety no, musimy sobie otwarcie powiedzieć, że bandur tutaj jest, no, na te chwasty działa słabiej. Dlatego też no, jest ta możliwość, że możemy wspierać się innymi substancjami jako substancjami dodatkowymi. Jedną z tych jest, można wykorzystać Sencor Liquid, tu państwo widzą, głównie jeżeli mówimy tutaj o starcu, zwłaszcza zwalczaniu starca w późniejszym etapie, czyli to powschodowe. Tutaj Sencor bardzo dobrze właśnie nam zwalcza starca, praktycznie jako jedyna substancja w tej chwili dostępna w tym powschodowym stosowaniu w marchwi. Również RDS-y, także tutaj możemy jak najbardziej w tych późniejszych fazach wykorzystać Sencor do mieszanek. Tu na zdjęciu to co generalnie zgadzam się z tym i to co państwo robią, to co również pan Damian pokazał, to co pokażę również na ostatnim slajdzie, czyli te dawki powiedzmy obniżone preparatów czy mikrodawki, jak to zwał, no mikro to może nie są, ale obniżone dawki. To jest szczególnie ważne w przypadku, kiedy mamy nierówne wschody. To jak tu widzimy marchew 3-4 liście, 2 liście, zwłaszcza gdzieś tam rok 2019, suchy rok, kiedy te wschody były
było nierówne i rolnicy zastanawiali się, jak tutaj, powiedzmy, jaką strategię przyjąć, czym zwalczać, czy czekać, czy już dawać to. Także tutaj przy tym stosowaniu właśnie nalistnym te dawki mniejsze są jak najbardziej wskazane i niezwykle skuteczne. Kilka zdjęć z kilku lat do tyłu, kiedy wprowadzaliśmy bandur, robiliśmy różne testy, doświadczenia, także tutaj poletka marchwi i aplikacja, właśnie ta aplikacja doglebowa, przedschodowa, zarówno aplikacja późniejsza powschodowa, także tu bandur w tym się dobrze spełnia. Zobaczcie tutaj to na pierwszym planie, które te poletko jest, czyli jest kontrola, niepryskane, także widać, jak tutaj bandur się zachowuje w takich warunkach. Tu jest akurat zdjęcie z naszej stacji badawczej w Bednie, to jest centrum Polski, tu ziemie bardzo lekkie, czwarta, miejscami piąta klasa, także zobaczcie, na takich właśnie piachach tu sobie bandur doskonale radzi. Schematy doświadczeń. Dwie takie tabelki Państwu tutaj pokażę. To nie są, że tak powiem, zalecenia, bo tu musimy trzymać się zaleceń etykietowych, czyli ilości, które możemy, powiedzmy, preparatów wnieść do gleby i ilości tych aplikacji, także zarówno dla Senkoru, jak i dla Bandura są to dwie aplikacje i tutaj musimy się trzymać tych maksymalnych dawek, czy jest to, powiedzmy, 2,5 litra, czy 0,5 w przypadku Senkoru. Jak najbardziej te mniejsze dawki, czy mniejsze ilości możecie dawać. Tutaj wedle ustawy o ochronie roślin rolnik na własne ryzyko może dawki obniżać, może mniejsze dawki stosować, natomiast z drugą stronę nie bardzo. I co nam tutaj to daje? To nam daje to, że zwłaszcza w przypadku chwastów, które na dany herbicyd, na daną substancję są mniej wrażliwe, automatycznie podnosimy czy zwiększamy tą możliwość. Również przeciwdziałamy powstawaniu odporności chwastów. Jeżeli, powiedzmy, byśmy stosowali cały czas jedną substancję, no to niestety jest duża szansa na to, że wykreuje się pokolenie, które niestety będzie odporne na dany herbicyd. Również tą elastyczność, jeżeli chodzi o warunki glebowe. Także tutaj zobaczcie, wykorzystywaliśmy praktycznie wszystkie na dzisiaj dostępne substancje, które są dozwolone w stosowaniu w marchwi, zarówno jeżeli mówimy tutaj tej aplikacji typowo doglebowej, przedschodowej, jak i ta aplikacja późniejsza, czyli ta faza, powiedzmy, BCH12, no to jest faza dwóch liści właściwych i od tej fazy tutaj traktujemy jakby stosowanie to powschodowe nalistne. To był rok 2019, tutaj rok 2020, czyli zeszły rok, również tak samo takie zalecenia podobne, tutaj zwiększyliśmy troszeczkę, jakby zmieniliśmy te preparaty. Co ważnego, co tutaj jakby wytłumaczę pewne rzeczy, które wprowadził, które Państwu powiedział Pan Damian Micyk, dlaczego właśnie nie był zadowolony z pendymetaliny, a przerzucił się na bandura. Tutaj w przypadku bandura, bandur ma taką właściwość, dwa preparaty, dwie substancje, substancja z bandura i chlomazon, to są te substancje, które najlepiej sprawdzają się, najlepiej działają w suchych warunkach. To nie znaczy, że damy je na piach, czysty, żywy piach przez miesiąc bez opadów i to nam będzie trzymało chwasty. Nie, tak nie będzie. Natomiast w tych warunkach, które mieliśmy, może nie 20, ale 19, 18, 17, sucha wiosna. I jeszcze do tego to, że redlina niestety ma taką właściwość, że jest to jakby wyniesiona część ziemi do góry i jest bardziej narażona na to obsychanie niż, powiedzmy, technologia czy zagony, czy uprawa na płasta. Że tu musimy mieć też tą świadomość, że inaczej tutaj musimy troszeczkę traktować redlinę, bo ona szybciej przysycha. Możemy lać, ona będzie na dole mokra, natomiast góra, te 10-15 cm od góry, to zawsze będzie ta najsuchsza część i to działanie herbicydów tam zawsze będzie najmniej skuteczne. Dlaczego tu właśnie akurat pan Damian zmienił i trafił tutaj jakby z tym wyborem w dziesiątkę. Także tutaj mówię, zwłaszcza w tych suchszych warunkach, tutaj bandur jest tym preparatem, substancją, która się będzie najlepiej sprawdzała, i chlomazon. Tutaj pan Damian używał, powiedzmy, fluorochloridonu, jak najbardziej oczywiście kwestia, powiedzmy, tutaj pewnie może, nie wiem, psianki. Fluorochloridon jest tą substancją, która będzie bardzo dobrze nam zwalczała psiankę i tam, zwłaszcza tutaj rejon Kujaw, gdzie tej psianki jest dużo, duże zasiewy, powiedzmy, grochu zielonego, tam to stosowanie fluorochloridonu jest bardzo, bardzo, bardzo celowe. I co?
I co widzimy tutaj, no, to co my porównujemy u siebie, nasze tutaj te lekkie ziemie i ta dawka 0,8, my robiliśmy dawki 0,6, 0,8 fluorochloridonu. Pan Damian, ja znam te pola, powiedzmy harsznickie, no tam są dosyć cięższe ziemie i tutaj pewnie niektórzy sobie te dawki troszeczkę większe robią. Tutaj widzę, pan Damian bardzo podszedł racjonalnie i tych dawek nie podnosił, znalazł tą jakby no najlepszą dawkę odpowiednią dla jego gleb i tego uważam musimy się trzymać, także to co mamy na przykład w preparatach opartych na chlomazonie, gdzie mamy powiedzmy tam 0 czy 0,25, no to trzeba tą dawką uważać i nie zawsze ta dawka, że tak powiem, będzie skuteczna, ona może też zwłaszcza przy dużych opadach deszczu przebielać na marchew i na to musimy uważać i zwłaszcza na lżejszych glebach tą dawkę sobie dopasować. Ustosunkuję się też również do tego, co pan Damian mówił, czyli kwestia dysz, kwestia techniki zabiegu, zwłaszcza tutaj przy redlinie, gdzie możemy mieć jakieś boczne znoszenie i to szybsze obsychanie. Tutaj powiedzmy dobór kropli, grubej kropli odpowiedniej wody uważam, że jest kluczową no, elementem kluczowym, który pomaga w wyższej skuteczności herbicydów. Także tutaj widzicie Państwo, praktycznie bandur można mieszać ze wszystkimi w tej chwili dostępnymi preparatami dozwolonymi w uprawie marchwi. Tu szybciutko kilka zdjęć, zobaczcie, to co pole kontrolne nie pryskane niczym, to akurat mieliśmy taki fragment pola, że strasznie był starcem, duże pokłady starca i zobaczcie jak to się pozostawi, także no niestety starzec nie jest taką prostą uprawą, jedynie tutaj Sencor Liquid sobie z tym radzi. Tutaj jedna z kombinacji wycięta, zobaczcie tam z tyłu na drugim planie właśnie ta kontrola, tutaj widać, że nawet mimo, że bandur na starcie nie działa tak dobrze, natomiast no, ogranicza to. Jeżeli powiedzmy damy partnera, to działanie jest wtedy dużo lepiej. Tutaj kombinacja numer 3. Również gdzieś tam, gdzie niegdzie coś występuje. To jest 10 czerwiec zeszłego roku, także zobaczcie, jakieś tam opady deszczu, nawet na tych lekkich ziemiach ta wilgotność się w miarę utrzymywała. Również ta kombinacja numer 4, także bez problemu można to sobie skuteczność otrzymać. Tu zdjęcie z jednego z gospodarstw w Wielkopolsce, okolice Kalisza, też uprawiają ziemniaka też uprawiają, ale również marchew na dosyć lekkich glebach, tutaj gdzieś przez parę metrów się siewnik czy zatkał, czy nie wysiał, zobaczcie, aplikacja, czyli standardowa, bardzo podobna aplikacja, nawet troszeczkę większa dawka, bo litr fluorochloridonu, potem powtórka raz tylko 0,5 bandura i 250 ml senkoru i praktycznie pole do jesieni. Tutaj zdjęcie z drugiej strony z listopada, także jeżeli to jest dobrze trafione, w czas zrobione, możemy sobie bez problemu z tym poradzić. To, co wcześniej gdzieś wspominałem, stosowanie bandura też w innych krajach, tutaj dwa ostatnie slajdy, jak to robią w innych krajach, tu akurat przykład holenderski, zobaczcie, oni, że tak powiem, tutaj ruszają na dzień dobry bardzo mocno, bo tu mieszanką trzech, powiedzmy centium, czyli to jest ich wersja chlomazonu i nawet powiedzmy w zależności od gleby, od stanowiska tego chlomazonu jest nawet do 0,25, jest to duża dawka, natomiast jest to wszystko uzależnione powiedzmy od rodzaju gleby, gdzieś tam na cięższych, gliniastych glebach na pewno sobie możemy na tyle pozwolić. Challenge to jest ich brand, jeżeli chodzi o bandur. Tak samo tutaj zobaczcie, z drugiej strony już w tym stosowaniu poschodowym również mieszanina bandura z senkorem i również tutaj prosulfokar, czyli preparat Boxer. Także widzicie, że tutaj ta jakby idea dawek dzielonych również nie u nas, ale również w innych krajach jest jak najbardziej popularna i stosowana. Również tutaj zalecenia, czy niemieckie z lewej strony właśnie, czy francuskie z prawej. Zobaczcie też, że cały czas generalnie, jeżeli mówimy o marchwi, praktycznie dwa preparaty, czyli bandur i senkor w tej chwili są to preparaty bazowe, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów marchwi, czy mówimy właśnie o tym zwalczaniu, stosowaniu przedschodowym, czy również o tym zwalczaniu na listnym późniejszym, gdzie
gdzie tutaj powiedzmy jakby główną rolę odgrywa Senkor, gdzie możemy je aplikować później nawet trochę, ale tu również tutaj Bandur ze względu na to, że również Bandur w tych niższych dawkach ma to działanie nalistne, kontaktowe typowo na chwasty, natomiast przy tych wyższych dawkach jest to preparat, który działa typowo odglebowo. Także widzę, pojawiła się Ania, ale ja również już się powoli będę chował, już kończę. Jeden z ostatnich slajdów, nasz program, jeżeli chodzi o ochronę marchwi, myślę, że jako Bayer możemy tu się pochwalić dosyć szerokim portfolio na dzień dzisiejszy, począwszy od fungicydów, czy to fungicydy konwencjonalne, biologiczne, jak Contans, jak Serenade, również insektycydy, herbicydy, Bandur, Senkor. Natomiast krótka tylko zajawka na temat dwóch nowości, to co na dole Państwo widzą, czyli Velum Prime, Chevron Velum Prime, jest to nasz nowy nematocyd, który od tego roku już jest dostępny w systemie dystrybucji, w handlu, także mogą Państwo o niego pytać. Bardzo prosta aplikacja, forma płynna, także pryskamy na ziemię, mieszamy, robimy redliny i siejemy. Natomiast też były różne pytania w kontekście szkodników. Tutaj pozwolę sobie przypomnieć o rejestracji Movento na bawełnicę topolową marchwianą. Bardzo specyficzny preparat, nie ma drugiego takiego, który wykazuje się takim działaniem systemicznym i właśnie bardzo dobrze krąży w roślinie, również do korzenia, także z bawełnicą sobie doskonale radzi. No i mam nadzieję, że cała ta pandemia wreszcie kiedyś się skończy, będziemy się mogli wreszcie spotkać na polach, także tutaj zdjęcia z naszego pola, z naszych pól doświadczalnych w Bednie, centrum Polski, autostrada S8 blisko, także można dojechać, zapraszamy serdecznie, prosimy się kontaktować z nami, także myślę, że jeżeli będzie taka możliwość, to byśmy chcieli się z Państwem spotkać na tych polach i pokazać, co możemy zaproponować, natomiast ostatni slajd i chciałem, że tak powiem, tym slajdem zakończyć moją prezentację i życzyć Państwu zadowolenia, tak ta pani gdzieś tam z głębokiej Afryki klepie swoją krowę. Tak ja Państwu życzę, może będę tutaj w opozycji do słów pierwszego prelegenta pana Damiana, że życzył Wam wysokich plonów, wysokich cen. Ja, że tak powiem, no nie życzę Wam tego, bo wysokie plony, wysokie ceny to są rzeczy, które właśnie no destabilizują rynek, życzę Wam stabilizacji, także to chyba wszystkim nam jest potrzebne, nie tylko w codziennym życiu, ale zwłaszcza w tej produkcji rolniczej, ogrodniczej warzyw, to ta stabilizacja jest potrzebna wszystkim, także zapraszam do kontaktu czy ze mną, czy z moimi kolegami w terenie, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję Aniu, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Radku za prezentację i zmieszczenie się w czasie, bo to też nie jest łatwe się szeroki temat, prawda? Mam takie pytanie w sprawie Bandura. W jakim czasie od oprysku Bandurem można wykonywać deszczowanie pól marchwi? To znaczy tak, to jest... O, się gdzieś słyszymy. Czy ja się, Ania, mam wyciszyć? Czy mnie podwójnie słychać? Nie. Okej, dobrze. Tutaj jeden z widzów poruszył temat, który mieliśmy w roku 2019, gdzie było bardzo sucho i niektórzy, że tak powiem, decydowali się na w ogóle późniejsze zasiewy marchwi i najpierw lali pola, żeby w ogóle zrobić redliny. Natomiast no inni tutaj powiedzmy lali. Ja jestem zwolennikiem jakby odwrotnej sytuacji, odwrotnego podejścia do tematu. Bandur czy inne powiedzmy herbicydy, które właśnie stosujemy w tym czasie po siebie jako doglebowe, one wymagają do działania dobrego działania wilgoci. Tutaj Bandur też jest tym przykładem. Mieliśmy takie no nieraz trochę nieprzyjemne sytuacje, gdzieś jakieś tam uszkodzenia fito lekkie były, bo Bandur był zaaplikowany na suchą glebę i potem poszła woda. Także ta wilgoć w glebie powoduje to, że on się bardzo dobrze wiąże i wtedy jest jakby mało mobilny. Tutaj nie ma takiej jakby, nie jest podatny na przemieszczanie się w głąb profilu glebowego. I tutaj, jeżeli powiedzmy, byłyby takie sytuacje, ja bym raczej zalecał zrobić odwrotnie, czyli najpierw podlać, a potem sobie wykonać zabieg herbicydowy. Także to wtedy ta, no, jakby oczekiwanie czy spodziewane efekty po bandurze będą najlepsze. Tutaj mamy jeszcze pytanie odnośnie psianki czarnej, zwalczanie w uprawie marchwi. Tutaj wspomniałeś o tym.
Tak, znaczy psianka, no niestety psianka, no nie mamy już prometryny, czyli substancja, która doskonale sobie no kiedyś miała zastosowanie, jeszcze pamiętam jak pracowałem w gospodarstwie, także prometryny się wykorzystywało, natomiast no prometryny już dobrych kilka lat czy kilkanaście nie ma. I tutaj jedynie substancjami, o których no wspominałem, to jest fluorochloridon, czyli racer lub etniki raceru, również kochlomadzony wykazują pewne działanie na psiankę, natomiast no tutaj popatrzcie Państwo przez analogię preparaty, które wykorzystujemy w ziemniaku, czy jest to bandur, czy senkor, czy powiedzmy prosulfokarb, no one no na tą psiankę no słabo lub nie działają, także musimy tutaj naprawdę bardzo celować, jeżeli jesteśmy świadomi tego, że na polu mamy psiankę, to musimy te programy układać typowo pod tego chwasta. Starzec to kolejny problem, który się pojawia w uprawie. Ja chyba wyczułem, jakie pytania będą. Tak, starzec, słuchajcie Państwo, ja no, jak ileś tam ponad 20 lat w tym tematach siedzę i starca no, gdzieś tam się widywało, natomiast te ostatnie lata, no nie wiem, czy to jest kwestia pogody, że ten starzec zaczyna no niestety dominować. I powiem tak, póki mamy senkor, w marchwi nie uważam, żeby był to problem. Duży, na przykład no, większy problem może być w pietruszce, może być w cebulach, w innych warzywach, natomiast póki mamy senkor, jesteśmy w stanie tym opanować senkorem właśnie psiankę i to w zabiegach nalistnych, tylko też nie czekajmy, jak już będzie taki no, 5-centymetrowy, bo nawet taki potrafi zakwitnąć, tylko no, starajmy go się gdzieś tam w fazie liścieni czy pierwszych liści właściwych usunąć. No i z tym starcem, tak? Tak. No to było Aniu odnośnie starca. Tak. I co jeszcze? Tutaj mikrodawki bandura. Jakie skuteczne i jakie bezpieczne są mikrodawki bandura? To znaczy tak, no ja tutaj się trochę boję mówić o tym, to mikro. To zależy, co kto przez to rozumie mikro. Tutaj, jak Państwo widzieli na tych dwóch ostatnich, dwa czy trzy ostatnie slajdy, tam z lewej strony, gdzie to były zalecenia, powiedzmy, niezależne firmy doradcze niemieckie, tu sprawy gdzieś tam francuskie. No i tam były te dawki w granicach tam od 0,3 do 0,5. I tutaj, no, jeżeli Państwo sobie wrócicie troszeczkę wstecz i przypomnicie sobie, jak stosowaliście linuron, także też linuron nawet powiedzmy w marchwi na fazę liścieni można było dawać 0,2, się nic nie działo. I tutaj w przypadku bandura też raczej bym nie zalecał mniejszych dawek, bo tutaj ta skuteczność będzie słaba. I wrócę do tego, co mówiłem tam na jednym z pierwszych slajdów, że przy stosowaniu właśnie tych bardzo obniżonych dawek niestety możemy generować powstawanie razodpornych chwastów. Także na to też, Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, że no musimy te dawki dawać takie, żeby one były skuteczne, żeby ten chwast się zniszczył, a nie, że tak powiem, lekko go tam poturbował i wytworzył powiedzmy w następnym pokoleniu nasiona powiedzmy już genotypu, który może wykazywać pewną odporność, jeżeli będziemy takie te dawki małe dawać, także mniejsze, ale to też, że tak powiem, nie idźmy tak mocno, nie krojmy tych dawek, tylko róbmy to racjonalnie i te dawki 0,3, 0,5 są to w zależności od powiedzmy fazy rozwojowej możemy takie dawki dawać. Mm-hmm. I jeszcze pytanie od pana Patryka, czym zwalczyć tutaj powój? To jest też chyba problem kolejny. To znaczy tak, mamy no powój, czy to jest powój polny, czy rdes powojowaty. Tutaj jeżeli chodzi o to, to bandur ma to działanie, tu jest kwestia no, na też... Jeżeli mówimy o rdeście powojowatym, jest to chwast powiedzmy głęboko korzeniący się kłączowy, który tam czasami wychodzi dosyć późno, dlatego tutaj powiedzmy no, musiałyby iść na pewno te dawki doglebowe, natomiast w tym zwalczaniu powiedzmy późniejszym powschodowym nie czekajmy długo, tylko róbmy te pierwsze zabiegi, kiedy widzimy, że już się pokazuje. Tutaj trochę, że tak powiem, wtrącę się do Łukasza, Łukasz o tym dzisiaj nie wspominał, ale AgroJurek ma bardzo fajną maszynę, którą w marchwi można wykorzystać, ja ją bardzo dobrze znam, bo również dużo rolników ją stosuje. Właśnie w przypadku takich no, uciążliwych, rozłogowych chwastów czy placowego występowania, gdzie nie ma sensu dawać, powiedzmy, aplikować na całą powierzchnię pola, tak zwany, powiedzmy, opryskiwacz taki międzyrzędowy z takimi osłonami, gdzie
nie pryskamy na samą już powiedzmy marchew na liście, tylko na właśnie tam powiedzmy gdzie rdesty czy ostrożeń, powiedzmy popularny osed rośnie, także możemy tutaj nawet powiedzmy używać sobie powiedzmy herbicydów nieselektywnych opartych na glifosacie, na przykład Roundup, który również posiada rejestrację w marchwi i tutaj sobie bardzo dobrze z tym poradzi, także akurat dobrze tutaj te preparaty powiedzmy do typu Roundup, one się przemieszczają, to nie są substancje parzące, także nawet jak gdzieś tam końcówki liścia dotknie, on sobie ładnie tam do dołu, do kłącza pójdzie. Także jeżeli gdzieś ktoś powiedzmy, czy nie może wjechać w pole, czy prześpi powiedzmy te wcześniejsze fazy, to jest to uważam bardzo rozsądne i racjonalne, godne polecenia rozwiązanie.